Witam serdecznie w mojej kuchni. No nie ma co ukrywać, odkąd ostatni raz wrzuciłem materiał, trochę się działo w internecie, trochę się działo na świecie. Mam nadzieję, że się na dobre działo w waszych życiach. Wholesome community moment. Ja też się staram, żeby u mnie się dużo działo. Udało mi się zrobić herbatę, żeby prowadzić ten live film. Ale z takich rzeczy, o których chyba wszyscy mówią i o które trzęsą internetem w ostatnim czasie, no to nie ma co ukrywać, co stało się ostatnio największym zamieszaniem, o którym już absolutnie każdy zdążył się wypowiedzieć. Każdy wie. Idolka młodzieży. Osoba powszechnie szanowana. Osoba kreująca opinię publiczną, która publikuje w internecie same celne przemyślenia. Zdecydowała się wystąpić publicznie. Tak, kochani, Najka nagrała nowy film, a oprócz tego Maja Staśko wystąpiła w Hajlik. Maja Staśko! Znaczy wystąpiła. Póki co w momencie nagrywania była tylko i wyłącznie konferencja Hajlik, nie było jeszcze Hajlik. No ale nie ma co ukrywać, internet zawrzał, wystarczy sobie w tym momencie wpisać na YouTubie Maja Staśko i będziemy mieli pierdyliard wyników. Nie ma się zresztą co tutaj dziwić specjalnie. Czy to dobrze? Znaczy to nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Więc zadajmy sobie pytanie, czy w tym przypadku ludzie wypadli dobrze, czy wypadli źle? Ja sobie tak często rozkminiam, czy po tych wszystkich razach, kiedy zdarzyło mi się w jakiś sposób skrytykować różnego rodzaju freakfighty, ludzi występujących w freakfightach, klimat na tych freakfightach, co by się stało, gdybym właściwie teraz tak z bomby powiedział, hej, będę się bił. Żeby było ciekawie, no nie powiem od których federacji, ale zdarzało mi się otrzymywać takie propozycje i za każdym razem moją taką personalną zabawą jest zobaczyć, jak daleko jestem w stanie pociągnąć trolling, aż przestaną mi zawracać głowę. Także zdarzyło się już, że reprezentant federacji dzwonił, żeby umawiać moją walkę, tylko że numer, który otrzymał, to był numer na wytrzeźwiałkę. To jest trochę nieodpowiedzialne. Zdarzyło się też, że w poważnych negocjacjach tłumaczyłem, że jedyna walka, jaką przyjmę, to jest walka w formule szachoboksu z headem z już nie TV gry. To znowu oni. Ale załóżmy abstrakcyjnie, powiedzmy, że dzisiaj mówię: siema widzowie, wziąłem walkę, zapłacili mi paręset koła. W sumie to byłbym głupi, gdybym nie wziął tych pieniędzy. I tak nie zmienię świata, a przynajmniej sobie zarobię. W moim przypadku ta krytyka to tak naprawdę nie krytyka, no nie? To nie nagrywałem filmów Pato Federacje czy coś takiego. To i tak czułbym się trochę tak głupio, czułbym się, że kogoś robię w chuja po prostu. No ale okazuje się, że nie wszyscy czuliby się w ten sposób. Dlatego, że gwiazdą freakfightów została właśnie wspomniana Maja Staśko. Ciebie kiedyś zobaczymy, Maja, w oktagonie? Nie! Sorry widzowie, nie wiedziałem, jak to powiedzieć, ale to jest jedyny moment, żeby się przyznać. Też będę walczył, ale o waszą uwagę, żeby wam powiedzieć o sponsorze dzisiejszego materiału. A jest nim serwis Letyshops, który oferuje cashback za zakupy w internecie. Zasada działania jest bardzo prosta. Letyshops poleca użytkownikom sklepy, które w zamian oddają pewną prowizję, którą to Letyshops dzieli się bezpośrednio z wami za robienie zakupów w tych sklepach. Prowizję możecie sobie potem wypłacić na konto bankowe, na PayPala, albo przekazać na cele charytatywne poprzez samo Letyshops. A jako że mamy wakajki, to mamy też promocje wakajkowe. I z tej okazji do 14 sierpnia możecie skorzystać z powiększonego cashbacku za usługi rezerwacyjne, a także sklepy odzieżowe. Fajna sprawa, żeby dorwać sobie na przykład nowe Nike i troszkę na tym przyoszczędzić. A jak widzowie tego kanału najlepiej wiedzą, nic nie jest tak dobre jak Nike. Ale jeżeli wolicie coś innego, to to też się znajdzie. Dlatego, że sklepów współpracujących z Leti jest w tym momencie prawie 3000. A same cashbacki regularnie się w nich zmieniają, więc warto sprawdzać stronę regularnie. Także jeżeli sami chcecie dorwać swoją Nike albo cokolwiek innego, po prostu wejdźcie na stronę Leti, kliknijcie na sklep, który was interesuje i przejdźcie do zakupu, tak jak to widać na ekranie. A w razie czego możecie po prostu skorzystać z wtyczki, która o cashbacku będzie pamiętać za was. Rejestracja w serwisie jest bardzo prosta, tak jak widać na ekranie, a apka mobilna też się znajdzie. Zachęcam serdecznie do sprawdzenia, linki znajdziecie w opisie, a kod QR właśnie widzicie na ekranie. Co kto woli. Dzięki Letyshops za sponsorowanie kolejnego materiału i wracamy do Galafighter. Jak słucha się wypowiedzi Mai na ten temat, to cały czas przewija się taki motyw: poszłam walczyć z tego powodu, że w ten sposób mogę edukować ludzi. Zmienię środowisko od środka. Wydaje mi się, że te tematy, które są podnoszone, czyli przemoc, kwestia zgody, ale też kwestia w ogóle funkcjonowania w kapitalizmie, że one są bardzo ważnymi tematami. To jest w ogóle strasznie zabawne, bo ile razy słyszymy polityków, którzy mówią dokładnie to samo. Ja zostanę politykiem, żeby naprawić politykę od środka, a potem budzicie się z przekrwionymi oczami, macie na imię Paweł Kukiz i wszyscy mają z was bekę. Ale nie chodzi tutaj o wyżywanie się na Pawle, no bo takich osób, które postąpiły podobnie, jest bardzo wiele. Nie on pierwszy,
z pewnością nie on ostatni, tylko na koniec dnia uważam, że jest to po prostu bardzo zabawna analogia. No bo hej, mamy osobę wchodzącą w środowisko, które jest totalnym zaprzeczeniem wyznawanych przez Maję, przynajmniej deklarowanych wartości, która nagle jest w środku tego wszystkiego i zakłada, że zrobi to z poczuciem jakiejś takiej misji. Osobiście uważam, że wejście w grupę, gdzie absolutnie każdy ma z was bekę, każdy będzie was baitował, prowokował na każdym kroku i grał wam na nosie, licząc, że ktoś, kto to ogląda, pomyśli sobie, hej, ta dziewczyna nieźle mówi, w sumie to chce mieć poglądy jak ona, no to tak się trochę mija z celem. To ładnie brzmi tylko na lekcji religii, kiedy uczymy się, że ktoś tam pojechał nawracać poganów i został przerobiony na kotleciki schabowe. No i z naszej perspektywy taki gość pozostaje wielkim męczennikiem, tylko że no, nas nie musiał przekonywać do wiary w ten sposób, a z ich perspektywy zapewne był wyjątkowo pysznym kotletem schabowym. Nie uważam też, że to jest taka dobra droga, żeby reprezentować. No bo tak jak mówiłem, ludzie, którzy zgadzają się z rzeczami prezentowanymi publicznie przez Maję Staśko, zapewne tak samo by się z nimi zgadzali, gdyby Maję Staśko nigdy w ogóle nie było na świecie. Przynajmniej w znacznej części. Nie mówię, że nikogo absolutnie nigdy nie zmieniła. Natomiast dla osób nieprzekonanych będzie ona po prostu takim workiem do bicia, no nie? Zabawna jest też w sumie sama próba pokonania kapitalizmu przez uczestniczenie w największym festiwalu kapitalizmu, jakim są Freak Fighty. No bo jakby spojrzeć na to z boku, macie zawodników sprzedających pay-per-view, macie federację posiadającą masę sponsorów, ci zawodnicy potem wychodzą walczyć i mają na sobie wszędzie loga sponsorów, a z tego wszystkiego masa jeszcze jest robienia jakiegoś kontentu, który również sam w sobie się monetyzuje, tak jak każdy kontent w internecie. Więc osobiście uważam troszkę za urocze właśnie takie próbowanie wygrania z kapitalizmem poprzez uczestniczenie w peak kapitalizmie. To dokładnie tak jak w tym rzuconym wcześniej przykładzie z politykami, no nie? Ludzie zostają topowymi politykami, bo obiecują, że zostaną politykami tylko dlatego, żeby walczyć z politykami. A potem już trzeba uścisnąć tylko kilka dłoni, wyliczyć sobie odpowiednią demografię i przy pomocy sztabu ekspertów rozkminić, co trzeba powiedzieć raz na jakiś czas, żeby ta demografia potem poszła i na nas zagłosowała, żeby koryto zawsze było pod naszym nosem. To jest w ogóle zabawne, no bo to jest taki secret blade, jak w synie, no nie? Wysuwane ostrze kapitalizmu. To znaczy jego niesamowita łatwość do wchłaniania takich antysystemowych osób jak Maja Staśko i robienia z nich swojego własnego narzędzia, no nie? No bo patrząc na to, jakie zasięgi w tym momencie ona generuje i jaki duży szum medialny dookoła tego powstaje, bardzo łatwo sobie wyobrazić, że ktoś mógłby sobie pozacierać trochę rączki i powiedzieć, no dobra, to zróbmy federację tylko takich osób, niech robią szum, niech się kłócą między sobą, niech krzyczą, że w ten sposób pokonują kapitalizm, a jednocześnie nakręcają rekordową sprzedaż z biletów. No bo hej, mogą przecież oddać część swojej gaży na cele charytatywne, tak jak Maja powiedziała, że oddaje 40 tysięcy na cele charytatywne. Co w stosunku do tego, co wygenerują na niej sami organizatorzy, prawdopodobnie jest kroplą w morzu. I nie mówię tutaj oczywiście, że dawanie takiej kasy nie jest spoko, jest absolutnie spoko, ale jeżeli ktoś podchodzi do tego tak, że w ten sposób oszukał system i 1-0 sprytni kapitaliści, no to albo jest bardzo naiwny, albo po prostu udaje głupiego i zależy mu też na personalnym zysku. W ogóle strasznie ironiczne jest to, że na środowej konferencji, nie wiem kiedy to oglądacie, środowej na zasadzie 10 sierpnia, sami przedstawiciele Heilig, wielce wzruszeni tym, że Maja zdecydowała się na taki szlachetny gest, powiedzieli, że od siebie dorzucą jeszcze kolejne 20 tysięcy. Z całym Heiligiem chciałem powiedzieć to, że jeśli, Maju, wygrasz tą walkę, to te 20 tysięcy ode mnie i Heiligu pójdzie na cel, który ty wybierzesz. Okej, dziękuję bardzo, ale to wciąż nie zmywa twoich seksistowskich zachowań. I again, jakiekolwiek pomaganie jest absolutnie spoko. No ale nie udawajmy głupich, chyba wszyscy widzimy tutaj taki delikatny uśmieszek ze strony organizacji, takie okej, zbawiajmy razem świat. Z takich innych tematów w temacie, zabawnie się tutaj patrzy na stare tweety Mai Staśko, gdzie była ona no dość mocno oburzona tym, że Robert Lewandowski pokazał się w drogim zegarku. Maja wkurzyła się w tym wszystkim o to, że Robert kupił sobie zegarek, który jest tak drogi w momencie, kiedy pielęgniarki zarabiają psie pieniądze i o tym chyba wszyscy wiemy i niezależnie od naszych poglądów politycznych każdy z nas chyba może otwarcie powiedzieć, że pielęgniarki zarabiają naprawdę źle. Każdy ma jakąś ciocię, mamę, znajomą albo może samemu jest pielęgniarką i zdaje sobie po prostu sprawę, że za odpowiedzialność i charówę w tej pracy należałoby się tym ludziom trochę więcej. Co jest dość ironiczne, zważywszy, że nawet jeżeli Maja
odda znaczną część swoich pieniędzy, no to trochę zaczyna wpadać w tą samą grupę ludzi, tą samą grupę szokujących kapitalistów, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze, tak naprawdę jeden wieczór. I to podejmując się czegoś, w czym nawet nie są specjalnie wykwalifikowani, no nie? No bo to nie jest tak, że w większości tych freak fightów walczą ludzie, którzy całe swoje życie przygotowywali się do dawania jak najlepszych widowiskowych walk. Oczywiście tacy ludzie też występują, ale na koniec dnia hype rośnie dookoła osób, które kompletnie prawdopodobnie nie potrafią walczyć, albo będą robiły to po raz pierwszy w życiu, tak jak Maja. Hej, powiedzmy sobie szczerze, ile z takich osób na co dzień nie interesujących się freakfightami zaczyna się nimi interesować właśnie w tym momencie, kiedy taka osoba zaczyna walczyć, kiedy jakiś youtuber, czy aktywistka, czy być może kiedyś polityk decyduje się dawać show, w którym prawdopodobnie może w dowolnym momencie potknąć się o własne nogi, zrobić 5 fikołków i puścić widowiskowego bonczura na koniec. To trochę tego oczekujemy. No chyba, że kogoś lubimy, no to wtedy możemy się pozytywnie zaskoczyć, że nagle pokaże, że ma do tego jakieś predyspozycje, ale i tak nie jest profesjonalnym wojownikiem. Muszę też przyznać, że to, że osoba, która tak dużo mówi o właśnie przemocy pod każdą postacią, decyduje się wystąpić w wydarzeniu, które w sumie polega właśnie na takiej, bądźmy szczerzy, trochę chamskiej przemocy. W zasadzie hehe, oklepmy się po ryjach, zobaczmy, kto się jak wywróci, ha ha ha, ten jak nie umie walczyć, zwinął się pod kopnięciem jak debil. To jest kolejny taki punkt, który po prostu daje mi takiego mocnego red flaga. I pytanie, czy Maja Staśko chce być aktywistką, czy chce po prostu być celebrytką, samo mi się trochę ciśnie na usta. Bo ja zdaję sobie sprawę, że w pewnym zakresie działań, w pewnym temacie, Maja Staśko jednak znana jest jako osoba, która bardzo stara się pomóc ludziom, ale na koniec dnia szeroka publika będzie zapamiętywała ją z takich rzeczy jak hajlik, poniekąd na własne życzenie. Ja cały czas, jak ją obserwuję, mam właśnie to pytanie w głowie. Czy na koniec dnia nie chcesz po prostu być celebrytką? Czy po prostu po posmakowaniu troszkę tego świata medialności, ciągłego szumu wokół twojej osoby, po prostu nie preferujesz być celebrytką? Bo w tym naprawdę nie ma nic złego, no nie ty pierwsza się na to decydujesz. Naprawdę nie jestem osobą, która by to oceniała. Ale w takiej sytuacji warto chyba nie dorabiać do tego ideologii, tylko powiedzieć tak. Chcę być freakiem, chcę być kontrowersyjną postacią z mediów. Nie chodzi w tym wszystkim o zbawianie świata, o edukowanie ludzi, o zagrożeniach wynikających z kapitalizmu. Tylko po prostu lubię taka być. A bycie aktywistką możesz po prostu dalej trzymać jako swoją side aktywność. Tylko nie ma co na siłę tego łączyć i udawać, że uratowałaś świat, zostając wojowniczką High League. Z takich jeszcze rzeczy, które są po prostu troszkę źle wyglądające, no to tutaj już wszyscy inni youtuberzy przytoczyli fragmenty, gdzie albo Maja mówi, że nigdy by w czymś takim nie wystąpiła. Ciebie kiedyś zobaczymy, Maja, w oktagonie? Nie! Albo Maja bardzo krytykuje Malika i pokazuje, jak to po prostu nie chce mieć chyba z tym człowiekiem nic wspólnego. Jest to konferencja, która jest prowadzona, czy którego włodarzem jest Malik Montana. Malik, który zasłynął z wielu seksistowskich zachowań. W trakcie tej konferencji potwierdził to miano takiego, powiedzmy, towskiego buca. Może nie będę tak go nazywać, powiem po prostu, że zachowywał się w sposób towski. No ale wiesz, możesz w widowiskowy sposób wybiec z walki udając pszczołę i pokazać, jaką jesteś niepokorną pracowniczką Malika Montany. Czy wy chcecie zobaczyć face to face Malik i Maja? Malik i Maja Staśko! Ale Maja musi udzielić zgody, jeśli nie ma zgody... Ale na koniec dnia pozostajesz osobą, która sprawia, że ten chłop dalej będzie chodził w drogich zegarkach, na które później będziesz pomstować na Twitterze. Chyba, że sama w pewnym momencie zdecydujesz się kupić taki zegarek w ramach protestu, żeby udowodnić, jak bardzo niepotrzebne są. Szczerze, na tym etapie bym się nie zdziwił. Obserwując w ogóle przy tym wszystkim socjale Mai Staśko, możemy zauważyć też dość ciekawą rzecz. To znaczy, jak pewne grono fanów, które przecież cały czas przy niej pozostawało, bardzo się rozczarowało jej wystąpieniem. No i to nam zostawia chyba tylko jedną prostą myśl. Nie ma co opierać swojej wiary w lepsze jutro, w poprawienie świata na jakiejś jednej konkretnej osobie.
no bo wszyscy ludzie są zawodni. Nawet jeżeli wierzyliście, że Maja Staśko to jest ta jedyna, która poniesie sztandar i będzie w kontrze do wszystkiego, to co mogę powiedzieć, nie wiem czego się spodziewaliście. Internet raz za razem pokazuje, że nie ma co postrzegać jakiejś osoby widocznej w tym internecie jako właśnie takiego czempiona reprezentującego nasze poglądy, bo prawdopodobnie prędzej czy później się rozczarujemy. A nawet jeżeli się nie rozczarujemy, to gdybyśmy poznali tą osobę prywatnie, pewnie byśmy się rozczarowali. Dlatego też na przykład osobiście nie chciałbym nigdy być odbierany jako taki idealny przykład czegokolwiek. Co najwyżej jako idealny przykład tego, jak nieidealnym człowiekiem jestem. No ale zakładam, że dużo osób, które wpada w tą pułapkę, wpada w nią właśnie dlatego, że samemu lubi się kreować troszkę na taką osobę bez skazy. Jak to się kończy, no to możemy sobie zaobserwować sami. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Było mi bardzo miło was gościć w moim małym królestwie. No i co? Do zobaczenia już niedługo. Cześć!